Polska gola. Cały kraj kibicuje, wszyscy mają jakieś piłkarskie gadżety, każdy jest ubrany na biało-czerwono, wszyscy czekamy na kolejny zwycięski remis naszych Orłów. Ale umówmy się, te wszystkie kibicowskie rzeczy, koszulki, szaliki, czapki, kredki z Lewandowskim, to nie jest najwyższa klasa artystyczna. A gdyby było inaczej, gdyby na przykład ta czapka nie była z jakiegoś takiego tandetnego pluszu, ale z aksamitu, albo ten szaliczek nie był z poliestru made in China, ale z jedwabiu, gdyby były na nim niewydrukowane jakieś napisy, tylko na przykład byłby wyszyty w srebrzone orły albo orły wysadzane brylantami, no to taki kibic tak ubrany mógłby nazywać się prawdziwym królem kibiców. I dokładnie tak ubrany jest nasz ostatni król, Stanisław August, na obrazie, który jest dzisiaj naszym bohaterem. Warto mu się przyjrzeć bliżej, ale zanim o samym obrazie, to spójrzmy na miejsce, w którym on wisi. A wisi on w jednym z najbardziej widowiskowych pomieszczeń Zamku Królewskiego w Warszawie, gabinecie marmurowym. Jak sama nazwa wskazuje, ściany tego pokoju są pokryte w całości dekoracją kamienną. Nad głowami możemy podziwiać wspaniały plafon przedstawiający wieczność, która sławi czyny dawnych polskich monarchów, a sami ci monarchowie są przedstawieni na 22 portretach, które obiegają dookoła tę salę. Po co królowi taki pokój i taki obraz? Zastanówmy się, jak mógł wyglądać polityczny PR w drugiej połowie XVIII wieku. W końcu cele są takie same jak dzisiaj. Budowa wizerunku polityka jako odpowiedzialnego męża stanu, godnego stanowiska, na które kandyduje albo które piastuje. Ale czy może on w tym celu przeprowadzić transmisję live na fejsie? No nie, specjalnie. Albo czy może zwołać konferencję prasową i transmitować ją na żywo w TVN24 albo w CNN-ie i propagować swój wizerunek na cały świat? No też nie bardzo. W końcu cele są takie same, tylko środków nie ma. I dlatego politycy w XVIII wieku musieli używać czegoś innego. I do budowy wizerunku służyła im architektura i sztuka. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy XVIII-wiecznym dworzaninem, wchodzimy do gabinetu marmurowego, no i jesteśmy olśnieni. Wszystko wyłożone kamieniem, nad nami wspaniały plafon. Trochę tak jak dzisiaj wchodzi się do siedziby wielkiej międzynarodowej korporacji. Człowiek myśli, ach, ci to mają kasy, ci to się urządzili. Dokładnie o to chodziło. Chodziło o budowę królewskiego majestatu. Jeszcze zanim zaczniemy zastanawiać się, co jest na tych obrazach, już czujemy, że król to ma gest. No i król jest świetnym artystą w koronie, bo pięknie urządził ten pokój. No ale jak już zaczniemy zauważać to, co jest na górze ścian, te 22 portrety monarchów, polskich królów z przeszłości, że największy z nich to jest 23 portret Stanisława Augusta, no to zaczynamy sobie myśleć, oho, ten król pewnie będzie chciał kontynuować wielkie dzieło swoich poprzedników. Ci najważniejsi z punktu widzenia polityki Stanisława Augusta królowie są jeszcze podkreśleni, bo wiszą na takich stiukowych, białych skórach lwich. Czyli on odwołuje się nie do po prostu wszystkich królów, ale pokazuje, którzy konkretnie królowie będą dla niego wzorami. No to jest świetny przekaz polityczny. Król jaśnieje przed nami na obrazie, a wokół niego wszyscy poprzednicy, prawie wszyscy poprzednicy, którzy będą w tym jego dziele odnowy Rzeczpospolitej pomagać. No. Na pewno mu się uda. Jeśli gabinet marmurowy to XVIII-wieczny odpowiednik TVN24, to ten portret Stanisława Augusta jest jak sesja w gali albo w Vivie. Nawet jeśli nie wiemy, kto jest sfotografowany, a tutaj namalowany, to czujemy, że jest to człowiek pełen majestatu. Każdy fragment tego obrazu ma wywierać na nas wrażenie, że król to jest wielki człowiek, wspaniała osobowość. Stoi w dostojnej pozie, przedstawiony w całej swojej postaci, z lekkim rozkroku. Obraz ma prawie 3 metry wysokości, więc i król jest wielki. Ta poza jest taka wyrafinowana, wykwintna, a król ubrany jest niezwykle bogato. I nieprzypadkowy jest ten jego strój. To jest dokładnie ten strój, w którym król Stanisław August występował w czasie swojej koronacji. I co więcej, niektóre elementy tego stroju są do dzisiaj zachowane. Między innymi ten płaszcz, który jest wyszywany w złote orły, jest z czerwonego aksamitu podbity gronostajem. Łańcuch orderu Orła Białego, który król ma na piersi, a także miecz, który ma przypasany do tego stroju, do tego kaftana. To jest miecz, którym później król dokonywał pasowania na rycerzy. W ręku król trzyma regiment, czyli oznakę władzy wojskowej. A zatem niczym Lewandowski naszych chłopaków, także król będzie wiódł wojsko do boju, będzie odpowiedzialnym władcą i wielkim wojskowym dowódcą. Obok króla stoi stolik i ten stolik także ma kształt nieprzypadkowy. To jest wyraźnie widać tam pewne wpływy rokokowe, a zatem już wiemy, że król jest osobą, która jest świadoma tego, jakie są aktualne prądy artystyczne w Europie i że będzie także sztukę swoim majestatem wspierał. Na tym stoliczku stoją atrybuty władzy monarszej, czyli regalia. Na poduszce leży korona, z tyłu leży berło i jabłko. To nie są te
regalia, to nie są te insygnia królewskie, którymi Stanisław August został koronowany. On został koronowany tak zwaną koroną Chrobrego, czyli najważniejszym regalium polskim, tą koroną, którą byli ukoronowani polscy królowie od 1320 roku. W ogóle historia polskich regaliów to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo mieliśmy bardzo dużo koron jabłek i beru, na czele których była ta korona Chrobrego. Jeżeli chcielibyście off-topic o tym, jak wyglądały polskie koronacje i korony, to napiszcie to w komentarzu. Oprócz tego, co jest wokół króla, z tyłu jest jeszcze tron, więc nie ma wątpliwości, że to jest osoba królewska, która może na tronie usiąść. Z tyłu jest też bardzo ważna rzecz. Kolumna. Dlaczego tam się pojawia ta kolumna? To nie jest jakaś konkretna kolumna, tak jak na przykład te przedmioty, które ma król na sobie. To jest taka kolumna, która symbolizuje jedną z najważniejszych cnót, jakie może mieć władca w dawnej Europie – stałość. Jak porównamy sobie portret naszego króla z innymi królewskimi portretami, to oni wszyscy stoją przy kolumnach, bo im wszystkim zależało na tym, żeby pierwsze wrażenie, jakie robią, to jest majestat i właśnie stałość. Niczym kolumna podpiera gmach, tak ten król będzie podpierał tą wielką budowlę Polskę i Litwę, Rzeczpospolitą obojga narodów. Niestety, prawda o rzeczywistości pierwszej Rzeczypospolitej w chwili, kiedy ten portret był malowany, kiedy król miał 30 parę lat, no jest zupełnie inna, niż może to wynikać z wyglądu gabinetu marmurowego, czy tego, jak ten portret wygląda. Właściwie Rzeczpospolita była już na skraju przepaści i faktycznie król, mimo że często włączał się w jakieś próby reformatorskie i w ogóle było sporo ludzi, którzy chcieli Polskę i Litwę reformować, Rzeczpospolitą dźwigać z upadku i te ich próby zakończyły się uchwaleniem Konstytucji 3 maja, no to nic się właściwie nie powiodło i król pod koniec swojego panowania mógł być tylko kibicem, kibicować Polsce i Litwie. Na szczęście, mimo całej zawieruchy dziejowej, mimo rozbiorów i całkowitego zniszczenia zamków w XX wieku, ten portret i inne elementy wyposażenia gabinetu marmurowego przetrwały do naszych czasów i dziś znów zachwycają, intrygują. Chcielibyśmy bardzo zrobić więcej filmów o najlepszej polskiej sztuce i o wspaniałej polskiej architekturze, współczesnej i historycznej. Mamy przygotowane scenariusze odcinków o Łodzi, chcielibyśmy pojechać do Poznania, chcielibyśmy zrobić film o urbanistyce Zamościa czy o Lublinie. Planujemy półgodzinne filmy o Gdańsku i o Górnym Śląsku. Ale do tego, aby to wszystko udało nam się zrobić, potrzebujemy waszego wsparcia. Dlatego właśnie założyliśmy sobie profil na Patronite. Jeśli wejdziecie na patronite.pl/ajagi, link znajdziecie w opisie, to znajdziecie bardzo fajne bonusy, które dla was przygotowaliśmy za wsparcie. Od adblockowego rozgrzeszenia po współudział w produkcji filmów Ajagi. Bardzo zależy nam, aby na tym kanale znajdował się najwyższej jakości content, aby wszyscy widzowie byli content. Ale niestety produkcja odcinków, szczególnie takich wyjazdowych, to bardzo dużo czasu, pracy i niestety także pieniędzy. Dlatego prosimy was o wsparcie, abyście nie tylko kibicowali nam, tak jak my wszyscy naszym orłom, ale także współtworzyli z nami Architecture is a Good Idea. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Kliknij poniżej, aby zobaczyć filmy o wspaniałych dziełach sztuki. Do zobaczenia już za tydzień.